Świat to jednak dziwny jest. No bo w zimie narzekamy, że jest ciemno, że ponuro, że nie ma słońca, że wreszcie mogłoby wyjść. To przychodzi lato i trochę tego słońca pojawia się na niebie, to co robimy na dzień dobry? Robimy to. Czyż nie absurd? No właśnie, w kraju, w którym według statystyk słońce świeci przez 2,5 miesiąca w roku, rynek okularów przeciwsłonecznych ma się jak pączek w maśle i rośnie rocznie o jakieś 9%. I podobno nie ma w tym nic dziwnego. Odkrywamy inne partie ciała, zakrywamy te, które należy chronić. No, oczy raczej nie posmarujemy filtrem. To ma nawet sens, zwłaszcza w zestawieniu z listą konsekwencji wynikających z nienoszenia okularów, która brzmi jak fragment apokalipsy. To takie przewlekłe, nadmierne nasłonecznienie przyspiesza procesy zmian w białkach soczewki i może być przyczyną szybszego procesu występowania zmętnień, czyli zaćmy. Nie mówiąc już o tak wątpliwych przyjemnościach jak wysuszona rogówka i poparzona siatkówka. Nie ma co, o zdrowie trzeba dbać. Stara prawda, którą każdy chętnie powtarza do momentu, gdy musi wyłożyć kilka stów. Wolałabym kupić okulary oczywiście z filtrem, aczkolwiek wiem, że takie okulary kosztują pewnie około, nie wiem, 500 zł, tak? I ze względu na cenę po prostu z tego rezygnuję. Tak naprawdę wiemy doskonale, że upiększamy się okularami, no taka jest prawda. Stały się one dodatkiem do naszego stroju. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Moda, design, styl. To o to chodzi przede wszystkim w tej zabawie. Teraz to jest taki miszmasz tak naprawdę, bo jedni twierdzą, że okrągłości, jak najbardziej okrągłości, duże, małe. Później gdzieś to się kłóci z tym, że mówimy futuryzm, że mówimy figury geometryczne. Jest tego naprawdę dużo. A niektóre kosztują tyle, co używany samochód. W tej chwili myślę, że około 10 tysięcy. Tak? Wow. Wykonane ze złota. To są produkty gdzieś tam w pewnym sensie kolekcjonerskie, które mogą sobie nawet stać gdzieś tam w gablotce i świecić. Ale co tam gablotka, gdy mogą świecić na twarzy i wcale nie muszą kosztować fortuny. Grunt, żeby kupować je z miłością. Cena nie ma znaczenia, gdy się w nich zakochasz. Możesz mieć wiele par po 2-3 euro. Powinieneś mieć 2-3 pary klasyków dobrej jakości, a resztę możesz sobie zmieniać w zależności od nastroju. Nawet jak masz taki pod psem. Jak się wraca, nie chce się z nikim nawiązać kontaktu wzrokowego. To a, też... czyli takie stworzenie sobie prywatnej przestrzeni. Dokładnie. A to sprytne, powiem pani. Też tak sądzę, dlatego je noszę. Może faktycznie to nie takie głupie. Jonasz Jasnorzewski, Onet.